Nie, za dużo emotions. Nie, ja nie chcę już. Dawaj, dawaj. Nie, bo ktoś będzie smutny. Dawaj. Będzie smutny, chyba. Wygrasz. Dobra, za gangbang. Co to za gangbang? Nie, jest, nie jest! Ja ale wydziedziczam cię tą patrycją. Nie mogę. Dobra, jest git. Zagranie na serwerze Majestic jest banalnie proste. Wystarczy, że się zarejestrujesz, oczywiście z moim kodem, Bachus, a następnie pobierz launcher. Odpalasz go, wybierasz polski serwer, logujesz się na swoje konto i możesz grać. Jeżeli miałbyś jakieś problemy z instalacją albo nie wiesz jak postawić swoje pierwsze kroki na serwerze, to stworzyłem także o tym dedykowany film, macie go w karcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Majestic RP i proszę państwa, w końcu mamy to! Na serwerze pojawiła się nowa przepustka sezonowa, czyli po prostu karnet bojowy. Była wersja zimowa, długo, długo nic, ale w końcu jest letnia przepustka, czyli letni karnet bojowy. Ja zawsze będę mówił na takie... Ja zawsze na tego typu rzeczy będę mówił karnet bojowy. Więc tak, jest wersja darmowa, dla każdego gracza, nic nie musicie płacić. Jest wersja premium, dzięki której macie dodatkowe nagrody. Jest wersja jeszcze Royal Pass, dzięki której macie kilka nagród odblokowanych od samego początku. I oczywiście ja polecę z Royal Passem, żeby jak najwięcej tych nagród wam zaprezentować. Więc kupujemy 50 tysięcy majestików. Okej, okay, wow! Poszło! Prawie do 30 poziomu dobiliśmy. Ale dobra, my polecimy sobie na sam początek. Więc tak, mamy majestiki, są jakieś rzeczy do jedzonka. Spoko, kamizelki są, jest zestaw ubrań, a my Karina Bor. Patrzę na wersję darmową cały czas. Jest animacja, majestiki są, tatuaż, ubranka, koła różne, majestiki, coraz więcej, ta Homa Coupe, to jest całkiem ładny samochodzik. Niezbyt dobry, ale ładny. Jest animation. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Okej. Okay. Jest motorek. To jest dobre. To jest dobre. Polecam, jak najbardziej wam to zgarnąć. Jest tulip. Kamizelki, majestiki, koła, surfer custom, więcej ubrań, tatuaż, koła, Vulcar, okej, okay, CX-900, to jest odwzorowany jakiś samochód z rzeczywistości, spoko, ubranka, Classic Broadway, piękny samochodzik, dalej, ten samochód jest przepiękny, też wzorowany na prawdziwym, okej, okay, jest animacja, ale nie mogę jej podejrzeć, nie wiem czemu. Dalej jest ubranka, kolejny samochodzik, przepiękny, wiadomo, BMW, a raczej wzoruje się na BMW. Jest dalej jakiś Porszak, ubranka, Kotlin Everon, nowy pojazd, GTA się pojawił i także tutaj jest, spoko. Power Surge, to jest dobry elektryczny motocykl, jest animacja, mamy kółka, jest broń, a raczej skórka do broni, okej, okay. Ubranka... Zestaw do naprawy broni, kółka, LOL. Nie znam się na motorkach, ale wygląda całkiem nieźle. Jest Tundra Panther. To jest całkiem niezły samochód. Jest jakiś Suwik. Dalej, dalej, dalej. Co tutaj jeszcze mamy? O, to jest ładne. To jest przepiękne. Jakiś Hammer. Mega. I to jest jakiś elektryk, tak wygląda przynajmniej po światłach, nie? Przeważnie takie światło mają elektryki. Jest dron cywilny. Jest NTTMT. LOL! To jest naprawdę przepotężny pojazd. I jest tutaj. Dobra. Jest jakiś benefaktor. Ocelot Virtue. To też jest niezły pojazd elektryczny. Ciężki karabin snajperski. To jest mega dużo warte na tym serwerze. Więc jak najbardziej warto sobie to zgarnąć. Żeby sprzedać nawet, bo to chyba nawet po minion chodzi. Więc no cóż. Animacje, samochody, więcej tego jest. O Jezus Maria. Zestaw ubrań. Ciężki karabin snajperski, kolejny. To już 2 miliony łącznie, jakbyście chcieli to sprzedać. Rolki są nawet. Mega. Ubranka. Ubranka. Wykrywacz metali. Okej, okay, nie korzystałem z tego. I jeszcze jest taki oto super samochód. Jakieś Bugatti. Dobra, ale zobaczę, co jest w premium pasie. Więcej majestików niż w normalnym, od razu widać. Są wiadomo ubranka, różne koła, ale ja polecę bardziej tych ciekawszych nagród. Czyli po prostu zobaczymy sobie samochody. Chociaż czekajcie, tutaj coś jest. To jest jakaś zniżka?
Tak, to jest jakaś zniżka. Możemy to zamienić na expo, jeżeli nam się to nie podoba, tak czy siak. Jest animacja. Okej, okay. Znam ją. Bardzo ładne buty. Kamizelka anime, no to wiadomo, że do rozstrzelania. Animacja. Dalej. Kozak, to mi się bardziej podobało, wiele. Skórki, kozak są te skórki. Gdzie to one powinny być skórki? O, to jest ładne. Do M-ki. Karabin Marksman wersja druga, to jest przepotężna broń. Ale pewnie też jest sporo warta, więc pewnie lepiej to sprzedać niż używać. Bo jest opcja, że stracimy to. Jest Mercedesik piękny, Benefactor. To jest piękne, muszę to mieć. Muszę to mieć. Dalej jest skórka kolejna, Majestiki, jest Lampadachi Giulia, okej. Ładne. Kolejny, to jest Body Kit raczej. To też. To jest przepiękny samochodzik. To też! Dobra, kozak są do nagrody w płatnym. No. W tym darmowym są mega, a ja w tym co jeszcze lepsze, nie? Wiadomo. Co za coś. To jest piękne. Nie no, wszystko mi się podoba. No może oprócz tego. Nie lubię tego pojazdu. Ale jest body kit, to może z body kitem będzie ładniejsze. Jest kolejny samochodzik. Mech, dalej jest paskudny. Tutaj mamy kolejny body kit, tutaj Porszak, akurat wiadomo, że Porszak to ładny. Jest super samochód jakiś, nie mam pojęcia, czy się wzoruje. Jest body kit. Kolejny body kit, ubranka ładne, bardzo ładne. Tutaj mamy Mercedesa. Tutaj jest do tego, co był w darmowym pasie, mamy body kit. Okej, okay. Jest super samochód. Piękny. Wzoruje się na jakimś Lambo. Dalej jest Enus. Benefactor. Ładny, bardzo ładny. Jest deskorolka, kozak. Bo to tutaj faktycznie działa. I jest jeszcze helikopter. Helikoptery są mega dużo warte, więc fajnie byłoby to zgarnąć wszystko. Ale najpierw zajmijmy się tym, co już mamy. Więc tak, majestiki możemy sobie odebrać, jak najbardziej. Zestaw do naprawy broni. Aha! Wybierz jedną ze 6 pozycji. Dobra, wybieram to. Kapsułki. I mogę to wziąć sobie, albo sprzedać za expa do karnetu. Ja dam za ex do karnetu. Dobra, no i mamy progres. Dalej. Tutaj jedzonko. No to raczej wolę sobie samemu kupić, po prostu polecieć do karnetu. Let's go. Teraz to chyba coś jest mocniejszego niż jedzonko. Jest VIPek, też sobie sprzedamy, bo mam lepszego. Sprzedamy sobie to. I chyba wbiliśmy level. No, proszę bardzo. Miałem poziom 29, a mam poziom teraz 30. I kolejne nagrody odblokowane. Mogę dalej sprzedawać i pewnie tym się zajmę, ale raczej poza kamerami. Teraz skupmy się na zdobywaniu expa w inny sposób. A zapytacie w jaki? Już wam odpowiadam. Albo możemy po prostu grać na serwerze i dostajemy w zamian expa, spoko. Ale najlepszą rzeczą do robienia są oczywiście zadania. Jest ich tutaj mnóstwo i one się codziennie restują o godzinie 4 w nocy. Więc zajmijmy się nimi. Zróbmy jak najwięcej się da. Więc tak, kup bilet na loterię, bardzo proste, robimy. Bilet znajdziemy w każdym sklepie, więc możemy sobie tutaj zajrzeć i na szybkości kupić. I może przy okazji wygramy, zobaczymy. Więc bilecie, gdzie jesteś? Zaraz cię znajdę, zaraz cię znajdę. 10 koła kosztuje, no dobra. Jest opcja, że wygramy może. Więc pyk, mamy bilet kupiony. I wchodzimy od razu w przepustkę. Zadania i mamy zadanko zrobione. Dalej, zjedz hamburgery. 20 aż! O kurde, no dobra. Kupmy sobie kilka. I raczej wszystkich naraz jeść nie będę, bo to za bardzo sensu nie ma. Tylko po prostu jak będę głodny, to będę sobie te zadanko robił. Dobra. Ja też się pożygałem. No nieźle, to się napiję. Dobra. To będziemy robić w międzyczasie. Zobaczmy inne zadanka. Zakręć kołem, a także wygraj zakłady na wyścigach konnych. Więc te dwa zadanka robimy w kasynie, więc teraz tam się udajmy. Dobra, let's go. Kręcimy!
Ty możesz rodzinie kręcić, więc nawet jeśli nie ma zadanka, to warto to robić. I ja dostanę samochód, nie. Hajs, nie? Tak, hajs! I będzie ile tego? Naprawdę? Prawie 9 koła, okej. No dajesz czwóreczka! Wyższy bieg! Będzie! Proszę bardzo. Wygranko moje jest. Wychodzimy. Zobaczmy. Zadanka i jest. Zrobione. Mamy już prawie level wbity tutaj, widzę. Więc możemy kolejne zadanko sobie zrobić. I na przykład... streaminguj swój pojazd. 4 razy. To wydaje się być w miarę proste. Tak samo jak usuń tatuaż ze swojego ciała. Polecimy najpierw z tatuażem. Więc tak, musimy sobie walnąć tatuaż. Na ręce raczej będzie w miarę tani. Więc dobra, dajmy płonące serce. Kartą. Lew. Daro lew. Bierzemy. Okej. I teraz możemy je pousuwać. Więc ten usuwamy. I ten też usuwamy. No i proszę bardzo, zadanko zrobione. Teraz musimy ogarnąć sobie zadanko z tuningiem. Więc najtaniej chyba będzie wejść w dodatkowy. Następnie tutaj jest tablica rejestracyjna. Po 4 koła jest, okej. Opony są pewnie dosyć drogie, tak? Klakson. 1500 jest najtańszy. Dobra, to bierzemy. Kup. Kartą. I teraz co? Bierzemy to. Cyk. Kup. Następnie to. I następnie to. I powinno nam zaliczyć. Tak jest. Zobaczcie, tego porobiłem już. Więc tak, teraz jest ukończ zadanie w pracy śmieciarza. Raczej nie chcę tego robić, więc sobie wylosujemy. Coś innego. I co mi tutaj dało? Gdzieś tutaj jest. Jedz surowe mięso dziczyzny. Okej. Doinformowałem się, już wiem. Dziczyznę możecie zdobyć za zabijanie zwierząt. Na zasadzie jak macie nóż, możecie sobie je oskurować i dostajecie właśnie mięko. I tak się akurat złożyło, że ja mojego rama wypożyczam moim kolegom sympatycznym. I akurat oni w ramie mają te mięko. W 5 sztukach, więc ja sobie to chętnie zjem. I zadanko zrobię. Powiedzmy, że to jest opłata za korzystanie z mojego rama. Zostały nam jeszcze 3 zadanka dzisiaj do zrobienia. Więc mamy tak, otrzymaj wypłaty, to akurat robi się automatycznie. Burgery sobie potem zjemy. A teraz zajmiemy się tym, czyli podłączenie Google Authenticator, co zwiększy bezpieczeństwo naszego konta. Więc wchodzimy w ustawienie, następnie bezpieczeństwo i klikamy tutaj aktywuj. Ja z oczywistych względów zrobię to poza kamerami. I gotowe, proszę bardzo. Teraz możemy wejść sobie z powrotem z zadanka, mamy to ogarnięte, zostały nam burgery i tak naprawdę granie na serwerze, żeby otrzymać wypłatę. Czas do wypłaty możemy sobie sprawdzić tutaj, postać główne i mamy czas do wypłaty, 57 minut, okej. Więc teraz lecę po burgery. Polecam jeździć po różnych miejscach i sprawdzać ceny, bo byłem w kilku sklepach i były burgery po 500, 420 i tak dalej. Tutaj znalazłem w barze najtaniej. Za 340. Jeszcze więcej. Będę jatać się, pożygam. O, szybko poszło. I ostatni. Let's go. O, jest. Proszę bardzo. Nie dość, że lokatę dostałem, to jeszcze za to, że jestem bezrobotnym. I oczywiście także mi się zadanko powinno zrobić. Czy się zrobiło? Oczywiście, że tak. Wszystkie zadanka zrobione. I co ważne także, pamiętajcie, że za samogranie dostajemy właśnie co 60 minut 330 expa. Więc ja mam do odebrania jedno, drugie i trzecie. Proszę bardzo, prawie 32 poziom mam. Kozak. I co jeszcze ważne, podczas grania dostajecie majestiki. Zobaczcie, że w prawym górnym rogu jest taka informacja, że 200 majestików bezpłatnie. I mam jeszcze 43 minuty i dostanę 200 majestików. I to jest właśnie ta waluta premium, którą możecie zdobywać za darmo za 5 godzin spędzonych na serwerze dziennie. Czasem także inne są nagrody, na przykład samochód może być, ale przeważnie są to właśnie te majestiki. Codziennie.
I za te majestiki możecie sobie wejść w sklep na swoje skrzynki. I tutaj macie skrzynkę. Zwykłą, premium, a także przepustka letnia. Są jeszcze dwie inne, ale aktualnie nie są one dostępne. Więc patrzcie, biorę skrzynkę zwykłą za 200 i macie X-Raya. Codziennie możecie sobie dawać X-Raya i widzicie, co dostaniecie z tej skrzynki. Jeżeli nagroda jest fajna, możecie otworzyć, jeżeli jest niefajna, nie otwieracie. I nic nie tracicie. Na przykład teraz masz wybór. Albo bierzesz te 50 majestików za 200 majestików i potem otwierasz kolejną skrzynkę, a raczej skanujesz ją. Ale jest też opcja, że po prostu czekasz cały jeden dzień i możesz kolejną skrzynkę sobie przeskanować. Więc to jest mega rzecz. Ja na waszym miejscu na przykład teraz bym odpuścił, zaczekał na jutra. Albo jak masz więcej majestików, to po prostu robisz skana X-Raya kolejnej skrzynki. Tym razem droższej. Za 600 majestików. Więc sprawdźmy, co tutaj mamy. Pojazd, który możemy sprzedać za 200 majestików. Więc mech. Odpalmy sobie teraz skrzynkę przepustka letnia i zobaczmy, co tutaj nam może polecieć. Skin. Okej. Okay. Za 125, ale muszę wydać 750 majestików. Dużo. Ale na potrzeby tego materiału otworzymy sobie 10 takich skrzynek letnich i zobaczymy, co nam poleci. Więc skanujemy. Karabin Marksman MK2. To jest mega broń. Więc jak najbardziej. Zawsze i wszędzie bym to brał. Ale odroczę to sobie, bo nie chcę tego do EQ. Żeby nie było, wiecie, takiej akcji, że ktoś mnie... musiałbym mieć to w rękach. Ale nie chcę sypić EQ na razie. Zostawię sobie to na potem. Przeciwpancerny! Po raz kolejny dobra broń! Kozak jest. Więc biorę. Dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Jest także ciężki karabin MK2, kozak. Niestandardowy tatuaż. No nie jest to zbytnio dobre. Ale dobra. Otworzymy sobie jeszcze jedną. I zobaczymy, co nam poleci. Skórka. Kurde. Jakiś niefart aktualnie jest. Więc odroczymy. I otworzymy sobie jeszcze jedną taką. I jak nam nic ciekawego teraz nie poleci... Dobra, to jest ciekawe. Ale nie za tyle pieniędzy. Więc polećmy teraz skrzynkę premium ze samochodami. Tutaj są głównie samochody. A raczej same samochody po prostu. Więc robimy to. Let's go. Więc tak, dostajemy. No samochód, 250 majestików. Sprzedamy sobie go potem. Dawaj. BF400 to jest dobry motocykl, ale ja raczej motocykli nie chcę na tym serwerze z nich korzystać, więc szukamy czegoś lepszego. Free Crawler. Jest to pojazd, który się zwraca, bo możemy go sprzedać sobie za 601 majestików. Więc okej. Jest w miarę git. Kakuchu. To jest jeden z lepszych motocykli, ale wciąż jest to motocykl, którego nie chcę. Więc sprzedajemy. I szukamy dalej. Manana. No też nie bardzo. Impaler. Weevil. Piękny. Ale jednak nie. Chcę coś fajniejszego. Rebel. Manana Custom. Ej! Dobra, mamy to! Nero! I to mi zwraca opening. Proszę bardzo. I wyobraźcie sobie to, że otwieracie tą skrzynkę za 600 X-Rayem i trafiacie właśnie ten pojazd. I możecie go sobie zabrać, albo sprzedać za 3000 majestików. Albo za 50, jeżeli trafi wam się Entity Gecko. Masakra. Dobra. Oczywiście realizujemy nagrodę i odroczamy, żeby teraz wejść sobie w przedmioty i posprzedawać. Więc jak Rebela sprzedajemy, Hakuchu sprzedajemy, Manane raczej Impalera sprzedajemy. Free Crawler także. Nero sprzedajemy. I proszę bardzo, w ten sposób chyba nawet wróciliśmy na plus. Więc mi się to jak najbardziej podoba. I za chwilę dostanę 200... O! No, już jest. 200 majestików trafiło na moje konto. Proszę bardzo, za przegranie 5 godzin w ciągu jednego dnia. I tak codziennie możecie sobie właśnie w ten sposób za darmo majestiki zdobywać. Następnego dnia także wbiłem na serwer i postanowiłem, że hej, porobię zadanie do karnetu.
Moim zadaniem było przywitanie się z 25 graczami. Z doświadczenia wiem, że najwięcej osób przewija się przy szpitalu, więc tam postanowiłem się udać. A tam wydarzyło się dokładnie to, co widzicie na materiale. Kurde. No dobre, kurwa. Stonks. O, dobra. Dobra, kurwa, 100 tysięcy się napierdalamy teraz. Nie może tak być. No 100 tysięcy teraz. Albo 150, kurwa, co się będziesz ograniczał? Jestem pojebany, kurwa. Ja pierdolę! O 200, kurwa! O 200! Kurwa, 200! Jebany, kurwa, miał okrad. O 200 ktoś. Łatwo, łatwo. Dobra, jesteś, kurwa, złodziejem. Dobra, się odbijem. Ja pierdolę, to te ci... A, chuj tam. No właśnie, no, to samo, tak samo zareagowałem. Dobra, kurwa. Dobra, jeszcze. Nie, poczekaj. Koniec, jestem na plus, więc nie. Nie wygrałeś, nie wygrałeś. 50 od niego. Dawaj, 7 dych. Nie, już nie gram. No dawaj, dawaj. Dawaj. No, kurwa. Dobra, z 10 tysięcy to jest tyle co nic. Więc... 7 dych. To jest gościu Fortuna, daj mi spokój. O kurwa. Przegram to jeszcze. Nie, za dużo emotions. Nie, ja nie chcę już. Dawaj, dawaj. Nie, bo ktoś będzie smutny. Dawaj. Będzie smutny, kurwa! Dobra, dobra, nie. Jeszcze jesteś poprzednio o 200 koła. Nie, ale to jest, nie, nie jest matematycznie możliwe, że ja wygram tyle razy z rzędu, więc kurwa, dobra, ja nie jest mogę. Możliwe, jest możliwe. Nie, muszę z kimś przejebać. No, nie! Muszę z kimś przejebać. Dawaj. Do mnie. Chodź do mnie, ze mną. Kurwa! Jesteś chujem! Spróbuj ze mną, ej Frank. Nie, kurwa. Wiedziałem, że przejebie, no kurwa. Frank, ze mną. Spróbuj łatwo. Ze mną. Witam byłego członka FIBU. Chuj jesteś! Dobra, łatwo. Przepraszam. Witam serdecznie. No i chuj, i tak jest na minus. A ty słyszałem, że zeszłaś na złą drogę. Jak na złą? W policji teraz no jestem. No właśnie. A miało być inaczej. No to... Nie, no, no, niestety tam nie mogłam być tak ten. A co, ty w kostki z ludźmi grasz? Tak, niech na razie jestem na minus. Proszę się rozejść. No ile chcę. A byłem na plus. Dobra, chcesz? Dobra, o 200, chodź. Dobra, no. O 200. Kurwa, nie mam 200. A dobra, masz? Będę mieć, poczekaj, będę dobra. Mieć, będę mieć. Wygrasz. Dobra. Co to za gangbang? Co to za gangbang? Nie, kurwa! Ja pierdolę, wydziedziczam cię tą patrycją. Nie mogę. Dobra, jest git! Jestem na plus! I proszę państwa, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Jeżeli zamierzycie grać na Majestiku, do czego zachęcam, no to oczywiście wpiszcie sobie mój kod PROMOBACHUS, najlepszy kod na świecie. Niedługo będzie podobno konkurs jakiś, gdzie będzie do wygrania, a raczej w puli nagród, będzie 50 tysięcy złotych, więc będzie mnóstwo nagród, będzie duża szansa na wygranko. Oczywiście będzie pewnie obowiązek grania na serwerze, więc jak najbardziej warto już teraz bić, żeby mieć po prostu większe szanse. Wszystkie linki macie w opisie, a teraz się żegnam, siema, cześć, elo!